Witam Was na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony kopaniu na plaży. Zatytułujemy go pewnie co można znaleźć na plaży po sezonie. W sumie po sztormie, o tak nazwiemy. Bo dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. No i siema, ja nie nagrywałem tak co sygnał, wiadomo, na plaży jest sygnałów bardzo dużo. Mogę Wam powiedzieć, co mamy w pół godzinki i tak chyba będę robił co jakiś czas, albo zrobię jakieś podsumowanie większe. Na razie tutaj 2 grosze, 2 złotóweczki, 1 piątak wleciał. To jest jakiś PRL, a nie, to jest fenol. Jest fenik, może wyrzuciło, 20 groszy PRL. I to jest 20 zł PRL. 2 kapsle może. Idziemy taką linią tutaj. Ogólnie na razie jest ok. Wpadła bardzo, bardzo fajna znajdka, dlatego też zrobimy pit stopa. Srebrny taki pierścionek. Jak to pierścionek? No, pierścionek nazwać. No. No to nie obrączka, bardzo ładny, to są cyrkonie chyba, jest tutaj, jest próba 925, także fajna znajda z dołka takiego, także już jestem zadowolony, a to dopiero początek, dzisiaj będziemy tutaj dosyć długo, kapsli jest mało, jest ze mną Adaś, Adaś kopie tam, poszedł w drugą stronę, także co, no, Krynica morska tym razem po sezonie, także złociszy powinno być mało, ale nie jest, wiadomo jak to po sztormie. Dobra załoga, trzymajcie się, na razie. Dziwny fant, dlatego pokazuję od razu, nakrętka nie wiem od czego, czy ma nacięcia, jakby miała nacięcia to z boku, to znaczy lewy gwint jest od jakiegoś gazu, ale to nie jest od gazu. Ciordwie, taka dziwna nakrętka. No ale dobra, nie będziemy poświęcać jej tak dużo czasu. To tymczasem. O, nawet klapka. Jakieś cekinki, czy chuj. Chuj wie co, a on jest taki porośnięty jest. Sztorm go wyrzucił. Dobra, to na razie ho. Chciałem Wam pokazać, to jest Bolesław Prus, PRL. Ale, kurde. On był obrośnięty taką tą, to szpatyna się na nim robiła, czy ciort wie, od słonej wody taka. Na razie ona zazwyczaj jest skamieniała taka. Ta zlazła, ta się zmyła i taka czyściutka wyszła. Myślałem, mówię, jakieś srebro wyszło. 1983. W bardzo ładnym stanie. I tak ładnie zlazło to. To już widać nawet na brzegach tutaj. Ten nalot taki. Cała czerwona była, zresztą nasze też mają taki nalot czerwony. Bardzo fajnie jest dzisiaj, zajebiście. O, Adaś tam ze mną lata. Zaraz przyleci. I co masz, bo pewnie jak nagrywasz to coś fajnego. Nie, chciałem pokazać tylko tą monetkę. Słonko wychodzi. Pogoda jest super. Także polecam. Dobra, do następnego. Tak się chodzi, a nie. Znalazłem takie coś, kurde, wystraszyłem się, że to. Tak, wystraszyłem się, że to jakiś niewybuch. Bo jest na kiju coś. A to jakaś rura się okazała. Zwykła. Nie będę tego zabierał. I dźwigał. Ulokuję gdzieś to na wydmach. Niech sobie leży takie coś. Ale mówię, już myślałem, że będę miał opóźnienie, bo by trzeba było zgłaszać, ale na szczęście to nie jest to, co myślałem. No. Także, także. Idziemy dalej. Jest dobrze. Ja jestem zadowolony. Na razie. Które jest? 2 godziny. 2 godziny tu. Jeszcze gdzieś skoczymy. Ja już na McDonalda mam uzbierane. Jakiś mały tu for you się kupi. I jest zajebiście, robi się pogoda. Dobra, to tymczasem. Dobra, już spadamy z Krynicy, tak?
i jedziemy na drugą plażę, w inne miejsce, jeszcze zobaczyć sobie tutaj pochodzone. Zacznę od takich śmieci u siebie, z takich większych, no to dzisiaj ta nakrętka. A ty mówisz, od czego ona jest? Od wody? Od węża. No od węża jakiegoś, dobra. To chyba 2,50 kosztuje w Castoramie. A jak? No, czyli mam profile jakieś, a to też do śmieci. Jeszcze raz będziemy prosić, żeby takie coś też zbierać. Dzieciaki biegają po plażach, także jakby na takie coś stanął dzieciak, to może być lipa. Dlatego zbieramy wszystko dzisiaj, mało mam kapsli i mało śmieci ogólnie. To było bardzo głęboko, dlatego wykopałem tak z ciekawości. Dzisiaj mało kapsli. Już tak mniej więcej plażowo wyczułem, jak to tam ma, jak ten kapsel bije, ale jeszcze się kopię go, nie? Monet dosyć sporawo, ja później będę liczył, ja włożę je do pudełka, powiem ile wyszło mi tutaj na tej plaży. Wyszedł ten pierścionek. Jakiś piątek chyba, tylko jeden dzisiaj, właśnie mało, wszystkie wyzbierane. No jak to ja? A ten ma. To w bilonie masz więcej ode mnie chyba. No gdzie ja noktą chodziłem? Tak, Adaś ma noktą. Co tam masz? No trochę masz, ty masz więcej kasy ode mnie. No to 10 zł. Łochu. Ojejku. O, 12. 22. Nie, mam złotówek, za to mam dużo. Ale 10 złotówek to masakra. No, jest trochę tego. A gdzie ten krzyżyk jest? Właśnie, pokaż krzyżyk. No, się zgubiłem już. Dużo gdzieś położyłem. No nie wiem, gdzieś. Zobacz, to są 20, 50 i takie tam. Złotówek mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 złotych. Chyba, że to gdzieś jeszcze się zapleciała. No ale dobra, 9 ziko, 11, 16, no za 20 złotych, 20. To już wyzbierane, my się trochę spóźniliśmy, ale jeszcze coś, patrzcie, wyskoczyło. Dużo jest tych 10-groszówek, ale zgubiłeś krzyżyk, ale mam zdjęcie fajne. Ale tu gdzieś musi być. A ja Romka zgubiłem. Kiedyś? Nie, no tu jest gdzieś. No. No, także trochę tego jest. Jedziemy na drugą plażę i zobaczymy. To Adaś później nam pokaże, ale ma złotówkę ładną. PRL. Też mam PRL-ów trochę. A który to rok? 8,5. No, dlatego taka ładna. On ma dużo piachu tu. Może piach też zbieram. Dobra, to tymczasem załoga. Będziemy dawać znać, jak będziemy na drugiej plaży. Elo. A jesteśmy, jeszcze już kończymy. Byliśmy gdzie? W piaskach? Trochę lipa. A to szkiełko, nie? Tak, to był polerowany przez ten. Polerowane, takie ładne szkiełka. Adaś znalazł. I takie ładne kamyki. To smydło. No, to smydło. Wieczne. O, patrzcie. Takie fajne, ja też wziąłem trochę sobie. Ja mam dwa złote perole gdzieś. Takie, o. Takie są kamienie, ładne. Tak wypucowane, ładnie. Szaleństwo. Zaokrąglone. 6, 7. To tutaj znalazłeś, ogólnie 7, biedna plaża. 17 i 2 złote, ale perel. O, a ja mam tak. Ale podzielę się. Tutaj 2 złote, nie chcę, bierz mi ten złom na razie. A jeszcze łuskę znalazłeś taką fajną, nie? Dwie butelki. 2 złote. Dwie butelki. Co to jest? Tu już mam 3. 3. O, 4 złote tutaj znalazłem. Szaleństwo. 4 złote. Grałeś. 4,10. 4,20. 4,21 tutaj. Ołów też w cenie. Tak. Gaciowiec wyleciał. Komuś. Jakieś przypinki to. A Adaś jeszcze nóż znalazł. Co ja się tak jest? Jest. Zapomniałem zrobić przed nagrywaniem. Mimikę twarzy potrenować. A co to było? Akumulator. Cele. Tak. I taka bryczka. Co z tym? Weź do siatki. Ja tam ten złom biorę, później wyłożę. Sprzeda się. Także nie było źle. Może kasy nie było tak bilon, że duża ilość? Może było. Nie, może było. Kasy nie było w ilości dużo. Znaczy w ilości, jak to się mówi? Że nie zarobiliśmy aż tyle, ale sygnałów było, ogólnie ilość monet była bardzo duża.
skanieca. Tylko po prostu. Nie, tego się leży. Jeszcze leży, ale jest dużo też wybrane, nie? Także my jak chodziliśmy, to ile było gości? Jeszcze dwóch było. Dwóch było. A poprzednio jeszcze było chyba cztery. A pewnie też było, to chodziło dużo osób. Także każdy coś dla siebie uczknął. My trochę za późno przyjechaliśmy, ale zawsze coś się uzbiera. Zrobię zdjęcie, czy tam na koniec wrzucę, policzę, ile mi tam wyszło tego wszystkiego u mnie. Monetek. Ale to coś koło 25 zł pewnie. Może 30. Aha, Adaś nie pokazał skrynicy. Zgubił. A to jest jakiś ruski albo ukraiński, coś tam. I to chyba jest posrebrzane, czy srebro. Wpierdolisz do tego. Do kwasku. Kwasek po obiedzie. Ale taki ładny pędzi. Jaki smutny ten Jezus. Bardzo. W sumie też bym był smutny. By powiesili na tym. No. Ale to taki bardzo wyraźny. Taki kamień tu mnóstwo piaska. Dobra. Kończymy. Jeszcze mówię na końcu pewnie zdjęcia jakieś. Rzucimy. Pozdrawiamy wariatów. Całą pakę. Wariat skład. I zapraszamy na polską grupę poszukiwaczy. No, a jak wam się podobało, to łapka w górę albo w dół i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tam zawsze to motywuje trochę. Dobra, to tymczasem, hej.